Witajcie. Chciałem porozmawiać na temat strzelectwa, a konkretnie na temat bezpieczeństwa. Strzelectwo to jest świetny sport, jak zadbamy o własne bezpieczeństwo i bezpieczeństwo nam osób towarzyszących. Oczy nie odrastają. Okulary to jest podstawa ochrony. Druga rzecz to słuchawki. Bez tego nie można bezpiecznie uprawiać tego sportu. A warto. Jak to zrobić? Zapraszam. Wybór, jakie kupić okulary, zależy tylko od Was. Możecie kupić okulary nawet za 1000 zł, tylko nie odklejajcie z nich ceny. Albo możecie kupić okulary w sklepie Arden BHP w Mrągowie i równie dobrze ochronią Wasz wzrok. O tym, jak działają, przekonacie się właśnie za chwilę. Wszystkie okulary zdały test, tylko nie te kupione na bazarze. Tak wyglądają okulary męskie. Szybka jest przestrzelona na wylot, druga jest przebita. Nie wiem, czy widzicie, ale również oprawka okularów jest kompletnie przestrzelona na wylot. Nie dały najmniejszej ochrony. Wydatek 30 zł w tym wypadku nie pomógł. Okulary damskie też z ryneczku, tylko tyle udało mi się znaleźć. Więcej po prostu nie ma. Pomyślcie, co by stało się z Waszymi oczami. Dobrze spisały się okulary BHP. Nie wyglądają jak okulary Boba Budowniczego, a ochroniłyby oczy w 100%. Te okulary nie przepuściły nigdzie. Na żadnym ze szkieł, ramka cała, całkowicie ochroniłyby Wasze oczy. Pierwsze okulary nie przepuściłyby nic w stronę Waszych oczu. Dały ochronę 100%. Całkowicie nadają się do ponownego założenia. Może już nie wyglądają estetycznie, ale Wasze oczy pozostały bezpieczne. Drugie okulary, nieco pękło szkiełko. Faktycznie żaden element nie przedostałby się do Waszego oka, natomiast nadal jest to dobra ochrona. I mamy kolejne okulary. Rozpadła się ramka na łączeniu nad nosem jest dosyć cienka, jak widzę, jest to naprawdę bardzo cienki kawałek plastiku. Niemniej jednak również ochroniłyby Wasze oczy. Szkła pozostały nienaruszone, pomimo że zostały trafione centralnie. Kolejne okulary uchroniłyby Wasze oczy w 100%. Pomimo że ramka również uległa destrukcji, szkła całkowicie zachowały swój pierwotny kształt. Właśnie tych okularów używam. Te okulary nie kosztują 600 zł, ani nawet 300. Przyjdźcie i sprawdźcie. Sklep Arden BHP w Mrągowie prezentuje całą ofertę okularów ochronnych. Zaoszczędzone pieniądze wydajcie na amunicję i na trening.